Sztuczna inteligencja zabierze Ci pracę, zmierzch zawodów, jakie znamy. Takie złowieszcze nagłówki pojawiały i pojawiają się w mediach w odpowiedzi na coraz bardziej zaawansowane prace nad sztuczną inteligencją. Jakie profesje są zagrożone, a przed jakimi stoi perspektywa rozwoju? Oraz kluczowe, jakie zawody są przyszłościowe i w jakie kompetencje inwestować już teraz, żeby za kilka lat nie bać się o utratę pracy? Jaka też będzie praca przyszłości? O tym w dzisiejszym filmie. Być może dziwi Cię, dlaczego poruszam temat pracy oraz kompetencji na moim kanale, który skupia się na odmiennych zagadnieniach. Pewnie nie zabrałabym się za omawianie tematu kompetencji i zawodów przyszłości, gdyby, no właśnie, nie były one związane z ekologią, OZE i energetyką. Ale o tym za chwilę. Inspiracją do stworzenia tego materiału stał się film i artykuł Marcina Iwucia z bloga Finanse bardzo osobiste pod tytułem Wysokopłatne umiejętności przyszłości, na co postawić? Link do obu zamieszczam w opisie. Marcin analizuje tam szereg raportów dotyczących prac przyszłości oraz tego, kto może czuć się bezpiecznie na rynku pracy, a kto już teraz powinien zadbać o zdobycie nowych kompetencji. Dlatego też nie będę skupiać się na dokładnym omawianiu wyżej wymienionych raportów, a chętnych odsyłam do zapoznania się z materiałem źródłowym. W raportach badacze nakreślili kilka globalnych trendów, z jakimi będziemy się mierzyć w przyszłości. O jakiej przyszłości mowa? Trudno dokładnie powiedzieć. Z pewnością zmiany nie zajdą w ciągu nocy i nagle nie obudzimy się w odmiennej rzeczywistości niczym Neo po połknięciu czerwonej tabletki. Remember. All I'm offering is the truth, nothing more. Możemy się ich spodziewać za 5, 10 lub 20 lat. Są jednak pewne, jak podatki. W takim razie, jakie są te globalne trendy? Możemy wymienić ich kilka. Między innymi zmiany demograficzne i kolejną rewolucję przemysłową. Jednak z mojego punktu widzenia, jako autora bloga o takiej, a nie innej tematyce, najistotniejszym trendem jest zielona transformacja i związane z nią pojęcia. Tak to ujął Marcin Iwucz. Trzecim przewijającym się w każdym opracowaniu jest zielona transformacja. W Polsce to hasło niepopularne, ale największe biznesy i gospodarki na świecie pompują miliardy dolarów w technologię odnawialnej energii i w efektywność energetyczną. Czas wytłumaczyć sobie, czym są te pojęcia. Zielona transformacja to szereg działań mających na celu zmniejszenie presji człowieka na naturę. Pierwszą fazą jest uświadomienie ludziom destrukcyjnego wpływu gospodarki rabunkowej, przemysłowej, hodowli niszczenia siedlisk i obszarów cennych przyrodniczo. Oraz rozbuchanego konsumpcjonizmu na losy całej planety. I choć działania podejmowane są na całym świecie, to na nas, Europejczyków, największy wpływ będą miały dyrektywy i działania unijne. Głównie programów Zielony Ład i Fit for 55. Szerzej o nich przeczytasz na blogu w artykule pod tytułem Fit for 55 i Europejski Zielony Ład. W związku z dynamiczną sytuacją wywołaną przez protesty rolników w całej Europie, zakres i cele tych programów mogą, i z pewnością tak będzie, ulec pewnym modyfikacjom. Głównymi założeniami Zielonego Ładu czy Zielonych Zmian są osiągnięcie neutralności klimatycznej, eliminacja gazów cieplarnianych, stworzenie gospodarki niskoemisyjnej, odbudowa lokalnych ekosystemów, takich jak tereny podmokłe, lasy, łąki, wzrost udziału rolnictwa ekologicznego. To tylko część szerokiej gamy założeń. I na stronie Komisji Europejskiej znajdziesz więcej szczegółów. Link również zamieszczam na dole w opisie. Już teraz można bez trudu powiedzieć, że żeby osiągnąć powyższe cele, niezbędni będą specjaliści o kompetencjach pozwalających na podjęcie odpowiednich działań. Efektywność energetyczną nazywamy stosunek uzyskanych rezultatów do włożonych w działanie energii. Pojęcie odnosimy zarówno do usług, jak i produktów. Najczęściej z tym pojęciem stykamy się w przypadku sprzętów RTV AGD, jednak możemy je równie łatwo odnieść do budownictwa, termoizolacji budynków czy transportu. Co nam daje pogoń za wzrostem efektywności energetycznej? No, mniejsze zużycie surowców i energii przekłada się na dół niższe koszty wydatków dla konsumenta. Przykładowo termomodernizacja domu ogranicza wykorzystanie paliw do ogrzewania. Technologie odnawialnej energii.
Pod tym hasłem znajdują się wszelkie technologie, które pozwalają nam wykorzystać z energii odnawialnej, słońca, wody, wiatru, geotermii i tym podobnych. Panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe już teraz otaczają nas zresztą na każdym kroku. Jednak dzięki postępowi technologicznemu ich sprawność może być wyższa niż obecnie, a komponenty składowe poddawać się recyklingowi jeszcze bardziej niż dziś. Perowskity, elastyczne ogniwa fotowoltaiczne, mikroinstalacje wiatrowe, biogaz produkowany z większej liczby odpadów organicznych, zielony wodór to tylko część zagadnień rozwojowych OZE w przyszłości. A jaka będzie praca w przyszłości? No właśnie, w przyszłości, nie tak zresztą znowu odległej, wiele zawodów, jakie znamy i które wydają nam się oczywiste, zniknie lub ulegnie transformacji. Skoro już teraz sztuczna inteligencja potrafi na przykład pisać teksty, malować obrazy, dokonywać skomplikowanych obliczeń i symulacji, to co może czekać ludzi wykonujących takie zawody? Z kolei dalszy rozwój technologiczny wymusi niejako powstanie zupełnie nowych zawodów, odpowiadających zmieniającym się czasom i potrzebom. Marcin Iwut w swoim filmie ujął to w następujący sposób. I wreszcie, zielona transformacja oznacza popyt na specjalistów z zakresu zrównoważonej gospodarki i to jest bardzo szerokie, od efektywności energetycznej aż po zaawansowane ekologiczne rolnictwo. Czas więc zastanowić się, jakie to zawody powiązane z omawianymi wyżej hasłami mogą wkrótce powstać. Audytor energetyczny. Zdaniem Alexa Bostona z programu Renewable Cities, zamiast budować nowe domy, lepiej zmodernizować te, które już stoją. Tak będzie zdecydowanie bardziej ekologicznie dla planety. Zmniejszymy zapotrzebowanie na surowce budowlane i ograniczymy przestrzeń, która byłaby potrzebna pod nowe budynki. Tylko że te istniejące domy muszą zostać przystosowane do współczesnych wymagań odnośnie do zapotrzebowania na energię. Określenie niezbędnych prac modernizacyjnych zajmie się właśnie audytor energetyczny, inżynier do spraw alternatywnych źródeł energii. Słysząc OZE, zwykle myślimy energia wiatru i słońca, ale źródeł pozyskiwania energii jest więcej, na przykład śmieci. Clean Energy Canada w raporcie z 2019 roku sugeruje, że przyszłość przyniesie nam wzrost wykorzystania odpadów w produkcji energii. Stąd niezbędne będą osoby, które pokierują procesami wytwarzania energii z innych źródeł, w tym w oparciu o możliwość lokalnej gospodarki. Audytor emisji i księgowy do spraw środowiska. Ci pracownicy będą odpowiedzialni za identyfikację emisji, zanieczyszczeń przez daną firmę, wyliczenie kosztów emisji oraz tworzenie planów naprawczych i tym podobne. Technolog do spraw recyklingu źródeł OZE. OZE w sposób przyjazny dla środowiska dostarcza nam energii elektrycznej. Ale po przepracowaniu swoich dni, trafiwszy na wysypisko, staje się obciążeniem dla świata. Stąd konieczna jest ich prawidłowa utylizacja. Żeby dodatkowo odciążyć środowisko, część komponentów, np. turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, może zostać ponownie wykorzystana. Mechanik pojazdów o napędach alternatywnych. Przyszłość samochodów spalinowych może nie być taka różowa. Niezależnie od obecnych wad aut z napędem elektrycznym lub wodorowym, ich udział w rynku będzie systematycznie rósł. Clean Energy Canada uważa, że transport ekologiczny będzie stanowił jeden z większych sektorów gospodarki nastawionej na ekologię. Mechanicy i technicy specjalizujący się w nowych napędach będą mieli oczywiście więcej pracy. Odnowiciel dzikiej przyrody. To ograniczenie wpływu człowieka na ekosystem to nie jest jedyny kierunek, na którym powinniśmy się skupić w przyszłości. Według British Columbia Institute of Technology równie ważne jest odtworzenie naturalnych środowisk. Będzie to polegało m.in. na introdukcji rodzimych gatunków flory i fauny na jej naturalne środowiska. Rolnik agroekologiczny. Czym w ogóle jest agroekologia? To inaczej rolnictwo ekologiczne. Nauka zajmująca się relacjami pomiędzy zwierzętami, roślinami, środowiskiem oraz ludźmi. I pomaga ona m.in. w takim doborze gatunków roślin uprawnych do środowiska, aby możliwie ograniczyć stosowanie chemii. Istotne jest tutaj również wykorzystanie zwierząt pożytecznych, np. owadów. Pracownik do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym. Surowce nieodnawialne mają to do siebie, że ich zasoby w którymś momencie ulegną wyczerpaniu. Dodatkowo wzrosną koszty wydobycia. Inne surowce produkcyjne, trafiając na wysypisko, degradują środowisko. Stąd tak ważnym będzie bazowanie na tym, co już powstało i co można ponownie wykorzystać.
inne zawody. Mam oczywiście świadomość, że powyższa lista wcale nie jest kompletna ani zamknięta. Potrzeby społeczne i gospodarcze w zakresie niskoemisyjnych źródeł energii, łańcuchów dostaw, gospodarowania odpadami, zrównoważonego rozwoju stworzą podaż na pracowników dysponujących niezbędnymi kompetencjami. Mówienie o przyszłości obarczone jest dużą dozą niepewności. Nikt w końcu nie posiada szklanej kuli, no albo wehikułu czasu. Ale gdyby ktoś jednak był w posiadaniu takich urządzeń, to koniecznie niech da znać. Pan Tarei, przyszłość jest tajemnicą, dlatego mimo wykorzystania w tym materiale raportów, analiz, specjalistów, wiem, że to, co nas czeka, może wyglądać oczywiście inaczej. Oby tylko nie tak, jak w filmach Matrix, Mad Max czy serii filmów o Terminatorze. Jakie są Twoje przemyślenia? Czy uważasz, że to, co zawarłam w dzisiejszym filmie, ziści się za kilka lat lub kilkanaście? Jak myślisz, jakie zawody i umiejętności będą kluczowe na rynku pracy w przyszłości? A może posiadasz już któreś z wymienionych przeze mnie kompetencji lub doświadczeń? Pisz śmiało w komentarzu. I nie zapomnij również dać łapki w górę oraz zasubskrybować kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.